Dzierżoniowscy seniorzy od 2 lat korzystają z opasek bezpieczeństwa, pozwalających w razie potrzeby skontaktować się z ratownikami medycznymi. Grupa osób, które otrzymają takie opaski za darmo, w bieżącym roku jeszcze bardziej się powiększy. W ubiegłym roku, w 2023, 82 osoby mieszkańców Dzierżoniowa, osoby powyżej 65 roku, korzystały z opaski ratujących życie. Te opaski w 10 przypadkach uratowały życie, zgłaszając do telecentrum informację o tym, że osoba korzystająca z tej opaski upadła. Ponad 200 zgłoszeń osób korzystających z opasek, ratujących życie, kontaktowało się z telecentrum, czyli z punktem, gdzie tej pomocy udzielono, czy wysłano karetkę pogotowia. Ten program realizujemy już po raz trzeci. W tym roku kolejne 100 osób będzie mogło korzystać z tych opasek. Ten program jest współfinansowany ze środków budżetu miasta oraz ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Opaski ratujące życia przede wszystkim są dedykowane dla tych osób, które ich sytuacja zdrowotna wymaga stałego monitorowania i kontrolowania. I oczywiście te opaski wydajemy bezpłatnie dla 100 osób w tym roku. Natomiast jest możliwość, aby na zasadach komercyjnych otrzymać bezpłatną opaskę, ale abonament, który jest w kwocie 40 zł miesięcznie, można wykupić taki abonament w Centrum Seniora. Zatem po szczegółowe informacje zapraszamy do Centrum Seniora na ulicę Świdnicką 35. Jeszcze raz przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące opasek medycznych są dostępne w Dzierżoniowskim Centrum Seniora przy ulicy Świdnickiej 35.